USDJPY już na koniec. Jeżeli to był jakiś taki dołek, no to teoretycznie moglibyśmy ten poziom tu zostawić, ale EX, no sorry, do zrobienia. Na tą chwilę jeszcze wciąż nie został zrobiony. To, co się tu wydarzyło, to oczywiście było rozliczenie, nie wiem, czy pamiętacie, tu był ten taki pozostawiony fiolet i zwracałem na niego uwagę. Rzadko się zdarza, żeby gdzieś został fiolet na górze, nie został zrobiony. No, akurat go zrobili, ale jeżeli też w tak zwanym międzyczasie się pojawiają fiolety takie pozostawione, warto na nie zwracać uwagę. Jeżeli ktoś nie śpi w nocy, bardzo często dojeżdżamy tam podczas sesji azjatyckiej, a jeżeli ktoś śpi, no to może na to zwracać uwagę już z rana. Tak jak tu, jazda do góry, tak? Dlaczego? Dlatego, że USD jest w USDJPY na pierwszym miejscu i poziomy na dole są poziomami reakcyjnymi, poziomy powyżej ceny są poziomami do rozliczenia. Czyli jakby możemy sobie od takiego poziomu odjechać, teoretycznie w każdej chwili, ale statystyka mówi, że odjazd przed 14 będzie wywoływał chęć powrotu do tego poziomu, więc jeżeli do 14 się utrzymamy w okolicach tego poziomu, a później spadniemy, wszystko jest zgodnie z regułami. Na USDJP Greku mamy tak, zobaczmy jeszcze redy. Jakby tutaj ten plan został zrealizowany, bo mieliśmy wyjazd w górę i powrót. W tym tygodniu jest red na tym poziomie, on zareagował, ale mamy cały czas, to bardziej dla osób nowych, tutaj mamy cały czas do rozliczenia poziomy. Tu jest do rozliczenia red i tu jest do rozliczenia red. To jest daleko, bardzo daleko. Również jest sky blue. Rzadko, bardzo rzadko się coś takiego zdarza, żeby to na tak długo zostawało, no ale bywa. Więc warto takie poziomy zaznaczyć, nawet jeżeli gdzieś po drodze oddaliście, jeżeli ktoś handluje zgodnie z jakimiś tam wytycznymi, o których mówiłem, czyli oddał 5% z setupu, no to warto poczekać, aż chmurki się odwrócą w kierunku spadkowym i porozliczać, wtedy pociągnąć taki długi ruch, pociągnąć tutaj w okolice Sky Blue. A propos zarządzania kapitałem, jeszcze to dopowiem, że ja bardzo często zamykam pozycje, które są już zarobione, jeżeli widzę, że rynek chce mi zawracać, no żeby w nich nie siedzieć. I wtedy otwieram połowę w miejscu, w którym zamknąłem poprzednie setupy. Połowę otwieram i jeżeli rynek się cofa, no to wtedy biorę nowe pozycje.